Witajcie, z tej strony Sebastian. Mamy dzisiaj gościa. Jest nim Kamil, którego miałem przyjemność poznać któregoś dnia, gdy spacerowałem po mieście. Hej Kamil. Hej. I powiem wam, dlaczego Kamil jest tutaj dzisiaj z nami. Otóż Kamil zajmuje się czymś bardzo przyjemnym w międzyczasie. Otóż zajmuje się różnymi eventami i w najbliższym czasie będzie organizował zawody w League of Legends. I wiecie, na pewno, mam nadzieję, że domyślacie się, albo że pamiętacie, że ja się interesuję League of Legends, dlatego jak tylko usłyszałem, że on coś takiego organizuje, no to zacząłem go dopytywać i nawet zgodził się na to, żeby tutaj właśnie wpaść do nas i troszkę o tych zawodach opowiedzieć. A wrzucam ten filmik, ponieważ zawody, a to już może Kamil dokładnie powie, to może tak pokrótce, kiedy będzie ten turniej i na jakich zasadach będzie oparty? 23 września w klubie studenckim Pinokio. Organizujemy turniej League of Legends Meetup. 8 drużyn, amatorskich drużyn, które będą razem ze sobą rywalizować o miano tej najlepszej na tej amatorskiej szczecińskiej scenie. Czy przewidziane są jakieś nagrody? Są przewidziane nagrody, jest tych nagród stosunkowo sporo. Okej, to wiemy, że to będzie w klubie studenckim Pinokio i z tego co się orientuję, to nabór już jest na chwilę obecną zakończony, więc te drużyny, które się zapisały, będą startować, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś z was ma ochotę zobaczyć na żywo taki turniej, ja z Agnieszką z pewnością tam będziemy, jeżeli tylko gdzieś mnie tam nie wyślą na koniec świata, to zabieram kamerę i za przyzwoleniem Kamila, jeżeli nie będziemy przeciwko, to nagram relację z tego turnieju. Jeżeli macie ochotę właśnie zobaczyć na żywo taki turniej i spotkać się przy okazji z nami, to jest ku temu świetna okazja właśnie w tym klubie studenckim Pinokio. Powiedz mi proszę, jakie tam są, ile tam jest miejsc i czy tam będzie coś, nie wiem, możliwość zjedzenia, napicia się, jak to tam wygląda? Będzie standardowo piwo i inne jakieś drinki, coś do picia, masakra. W każdym razie dobra, jeszcze raz. Nie przewidziałem tego pytania. Nie, muszę się zastanowić, co tam będzie do picia, naprawdę. Głównie piwo, jakieś inne napoje również. Dobra, jeszcze jedna sprawa, bo z tego co rozmawiałem z tobą, bo rozmawiałem z Kamilem wcześniej na ten temat. Na chwilę obecną to jest zorganizowane właśnie w Pinokiu, ale jeżeli ten event się, że tak powiem, sprzeda, czyli jeżeli będzie zainteresowani, jeżeli będą chętni, to jest szansa, że to będzie organizowane na większą skalę. Czy jeszcze nie chcesz o tym mówić? Czy... Nie chcę nic zapeszać, ale jako, że jesteśmy grupą takich młodych, aktywnie działających w środowisku e-sportowych i obeznanych w tym środowisku ludzi, no to mamy takie plany gdzieś tam w przyszłości, żeby tak byśmy bardzo chcieli, żeby to się mocno rozwinęło. I tak jak tutaj zaczynamy, powiedzmy, od tego turnieju amatorskiego, od tego streamu, od komentarza na żywo, od no, całej masy jakichś tam konkursów, to tak naprawdę chcemy, żeby tego było. Jeżeli teraz jest masa, to chcemy, żeby tego było po prostu multum. No okej. Okay. No w każdym razie zapraszamy was naprawdę serdecznie. Czyli to będzie poniedziałek, który to jest? Poniedziałek, 23 września 2013 roku. O której godzinie się zaczyna? Startujemy o godzinie 18. A do której potrwa ciężko. Czy o 18 już startują zawodnicy, czy o 18 jest takie oficjalne otwarcie, przedstawienie, nie wiem, drużyn i tak dalej? Otwieramy i tak naprawdę od razu wszystko zaczynają, startują drużyny. Jest stream z Mistrzostw Świata w LoL'a właśnie z podsumowania z dni poprzednich. I o 21, tak jak zaplanował Riot, zaczynają się ćwierćfinały. No super. No dobra, w takim razie mam nadzieję, że zobaczymy się, bo nie wiem, czy pamiętacie, nie wiem, czy wiecie, że miałem teraz do Singapuru lecieć, ale mi to odwołali, nie wiem, w każdej chwili mogę spodziewać się telefonu. W każdym razie, jeżeli nie wyślą mnie do tego Singapuru, na 100% będę na tym turnieju, ponieważ chciałbym w końcu coś takiego na żywo przeżyć. Startować nie będę, ale teraz Agnieszka też. Ja pójdę na pewno. No okej, no to się wybieramy na pewno. Nawet jak nie będzie, to będzie Agnieszka, tylko nie podrywać. Pamiętajcie jedynie, że wstęp jest po 5 zł i jako, że jest to lokal, w którym jest sprzedaż alkoholu, no niestety, ale polskie prawo jest takie, a nie inne, że mają wstęp tam osoby powyżej, które mają ukończone 16 lat.
Dodam tylko jeszcze, że w opisie pod tym filmem znajdziecie linka do oficjalnej strony internetowej tego turnieju oraz mapkę dojazdową, żebyście nie mieli problemów ze znalezieniem tego klubu Pinokio. I pamiętajcie, Szczecin to nie koniec Polski, to początek. Świetne motto, nie? Sam je wymyślił. Dobra, no to dziękuję Wam w takim razie bardzo za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się, hejka.